Hrabina miała tyle mocy nad sobą, iż nagłych gości z Drezna prawie wesołą twarzą przyjęła i usiłowała nie wydać się z tym, co nosiła na duszy. Owszem, udawała zrezygnowaną, zajętą ogrodem, domem, przywiązującą najwyższą cenę do tego spokojnego ustronia, a zobojętniałą na to, co się w stolicy dziać mogło. Rolę ta, przeplatając żalem do króla, wyrazami czułości dlań, czyniła ją tak prawdopodobną, że przybyli. Wcale się nie domyślali udania. Hrabia Friesen miał interes. Prosił o pożyczenie dość znacznej sumy. Kozel go lubiła, gdyż dał jej nieraz dowody przyjaźni. Uśmiechając się, odmówiła mu. Mój hrabio, rzekła, jestem uboższą niż ci się zdaje. Król zwykle odbiera coraz dał. Każdej chwili mogę resztę utracić. Nie mogę ci służyć. Daruj. Friesen przyjął to bez gniewu. Goście, opowiadając o nowych zabawach, o królu, o pani Denchow, o dworskich przygodach i wróżbach przyszłości, zagadali się do wieczora. Szczęściem musieli wracać na maskaradę obowiązkową, bo król nie przebaczyłby jej opuszczenia, i pożegnali w końcu gospodynię. Zaczynało zmierzchać. Krabina Kozel skarżyła się przed swoim dworem na ból głowy ze zmęczenia rozmową pochodzący. I oświadczyła, że tego dnia wcześniej się spać położy. Nakazano ciche sprawowanie się we dworze. Zaklika sam obszedł wszystkie kąty, zalecając zachowanie się spokojne. Kozel wcześniej niż zazwyczaj zamknęła się w swoim pokoju. Gdy gęstszy mrok padł, Zaklika, który w płaszczu i przy pistoletach koło domu stróżował, obrawszy chwilę, zapukał do małych drzwiczek wychodzących ku ogrodowi. Wysunęła się czarna, zakwefiona postać i niepostrzeżona, chwyciwszy rękę Zakliki, zbiegła ku brzegowi Elby. Tu czółno czekało i cicho odbiło od brzegu, nie potrzebując wiosła, bo płynęło z wodą. Gęste trzciny i łozy zakrywałyby je przed oczyma ludzi nawet we Teraz zaś nie było nikogo, co by je mógł dostrzec. O kwadrans może drogi stąd, niedaleko od brzegu, na którym w pustym zupełnie miejscu wysiedli, znaleźli wedle obietnicy powóz niepozorny ze czterema końmi i woźnicą. W owych czasach dworskich przygód i awantur miłosnych nikogo dziwić nie mogło, że w nocy wymknęła się kobieta. Zaklika do powozu wsadziwszy kozel, która najmniejszej nie okazywała obawy, sam siadł z woźnicą i ruszyli tak do Drezna. Tu miała już umówiony dom i gospodę u brzegu Elby, gdzie wysiąść mogli i później znaleźć mieli powóz inny i konie do pośpieszniejszej nocą dalszej podróży. Parę mil do Drezna przebieżono bardzo prędko. Tu Zaklika spróbował jeszcze hrabinę skłonić, żeby się wyrzekła niebezpiecznej wycieczki na rynek. Odpowiedziała mu ruchem ręki i jednym słowem. Zaklika w domino ubrany w masce miał jej towarzyszyć, nie oddalając się na krok. Tak więc powóz porzuciwszy u mostu, Szli dalej piechotą. Dnia tego osób było więcej jeszcze. Wrzawa i wesołość wzmogły się. Lud drezdeński który z tych zbytków korzystał, chętnie bawił się nimi. Domy w zamkowej ulicy postrojone były i oświecone lampami. Ulica nabita powozami, ludźmi, końmi, lektykami. Także przecisnąć się było trudno. Hałas ten, śmiechy, pisk, od których kozel była odwykła, a których nigdy bardzo nie lubiła, z początku przykre na niej uczyniły wrażenie. Kilka razy jakby zwątpiwszy o swych siłach, przycisnęła się do muru, nie mogąc iść dalej. To znowu jakby pchnięta myślą jakąś czy uczuciem, podbiegła żywo. Zaklika osłaniał ją i czuwał nad nią. Godzina była właśnie, gdy największy tłum na rynku się gromadził. Na galerii ratuszowej muzyka w dziwnych strojach odegrywała fanfary, dołem roiło się maskami najosobliwszymi. Dokoła rynku stały w kwiaty poubierane stragany, budy, ławki, sklepiki, przy których postrojone panie we wschodnich ubiorach sprzedawały drobne flaszki, napoje i łakocie. Koło kilku z tych bud pokaźniejszych, największym ściskiem otoczonych, rozlegały się śmiechy. Iluminacja rzęsista otaczających domów rzucała blaski jasne różnych barw na jaskrawy tłum masek i dominów. Wśród nich arlekiny i poliszynele na wystawionym umyślnie teatrzyku odegrywali improwizowane farsy. Tu także widzowie stali gęstą ciżbą, bijąc w dłonie i śmiechem jednym wielkim napełniając chwilami rynek, głusząc muzykę. Śpiewy, kapela, dzwonki, krzyki, śmiechy, wołania wszystko razem tworzyło gwar straszny, w którym ucho nic rozeznać prawie nie mogło. Zwało się to wesołością, a było kipieniem chaosu. Dla oka widok tego rynku równie był przykrym. Ze swą ruchawą powierzchnią falujących głów, podnoszonych rąk, skaczących postaci, okrytych łachmanami i świecidłami, w najkrzykliwszą zlanymi pstrokaciznę. Czasami na tle jaskrawym wybitniej wypłynęła na chwilę figurka wdzięczna, lub widmo poczwarne, i wnet zasłaniały je pokrzyżowane, połamane okruchy ludzi zbitych w jedną, nierozplątaną masę. Z okien kamienic wyglądały to strojne popiersia kobiet, to szare i ciemne jakieś postacie ludzi smutnych, zmuszonych z wierzchołka nędzy patrzeć i przysłuchiwać się szaleństwu. Niekiedy trzaskały zamknięte jak piorunem drzwi kamienicy, czasem z okna wyleciał improwizowany fajerwerk, z innych sypano na wyciągnięte dłonie cukierki, owdzie piasek i kamyki. Kozel w końcu ulicy zamkowej stanęła, jakby jej serca zabrakło znowu iść dalej, zawahała się. Zaklika skorzystał z tej chwili i szepnął raz jeszcze prośbę Pani, wróćmy się. Lecz zamiast odpowiedzi, jakby popchnięta jego słowem, kozel posunęła się żywiej ku rynkowi, oglądając wzrokiem ciekawym. Na kilkanaście kroków przed nią stał jeden z tych wenicjan. w kapeluszu z piórem czarnym w aksamitnej sukni ze złotym na piersiach łańcuchem i w czarnej maseczce. Stał, wziąwszy się pod boki, w postawie tak malowniczej, tak zręcznej i pięknej, żeby malarzowi za wzór mógł służyć. Około niego roiły się maseczki, u boku jego dwóch podobnie ubranych stało, nieco się cofnąwszy. Kozyl na pierwszy rzut oka poznała Augusta, Herkules, Apollo... Nie miał równego sobie w kraju, w którym o pięknych mężczyzn nie było naówczas trudno. Zawahała się nieco, lecz w prędce nabrawszy męstwa, podstąpiła ku niemu. Chociaż ciemny strój dosyć ją okrywał, kozel też mogło wprawne poznać oko. Do zgonu zachowała ona majestat piękności, szlachetne ruchy, wdzięk kształtów niezrównany. Król spojrzawszy na nią zadrżał widocznie, lecz zdawał się oczom nie wierzyć. Nie zaczepiając go, kozel przeszła przed nim parę razy obojętna. August? Posunął się ku niej. Zdawało się, że ją zaczepi, ale wstrzymywał się z jakąś obawą. Maseczka spojrzała nań, jakby go wyzywała. August podszedł. Dwór cały mówił po francusku i w tym języku rozpoczęła się rozmowa. Hrabina zmieniła swój głos, który drżał mimowolnie. August nie zadawał sobie tej pracy. Co się działo w biednym sercu kobiety, któż wyrazić potrafi? Z bliska przypatrywać się jej król zaczął. Na honor zawołał piękna maseczko pochlebiam sobie, że znam tu was wszystkie, a jednak mnie nie. Ha, a wy znacie, kto jestem? Ja was znam. A któż taki zadrżał głos. Potem nagle wyrwało się słowo i pobiegło wprost do ucha Kat. Król się wyprostował dumnie Zły żart Najsmutniejsza prawda. August popatrzył na nią. Jeśli mnie znacie, rzekł, a śmiecie rzucić mi tym słowem w oczy, powiedziałbym i ja, że was znam, a jednak. A jednak nie. Nie, to nie może być. Nie znacie mnie, śmiejąc się, powtórzyła kozel. A w istocie i ja tak sądzę. Nie możecie być tą, której się domyślam, bo ta nie miałaby odwagi przyjść tutaj. Ani pozwolenia. Kobieta? Zapytała maska. Kobieta nie miałaby odwagi? Kobieta pytałaby o pozwolenie? <noise> I rozśmiała się. Król drgnął, jakby w tym śmiechu coś go uderzyło i chwycił jej rękę. Wyrwała mu ją z pośpiechem. Hm, intrygujesz mnie, piękna maseczku, odezwał się. A mówisz, że nie znasz. Nie znam, odpowiedziała kozel. Nie. Niegdyś znałam kogoś, co był podobnym do ciebie, ale tamten miał serce królewskie, szlachetność pańską, duszę bohatera. A ty? Król jak zwykł był, gdy nim owładnął gniew, zaczerwienił się mocno i natychmiast pobladł. Piękna maseczko! zawołał. To przechodzi coś granicę swobody karnawałowej. Swoboda jest nieograniczoną, więc dokończ, rzekł król. A ja? A wy? Znowu kozel głosu zabrakło. Jeśli nie jesteś katem, to si igraszką w ręku oprawców. Kozel! zawołał nagle August, chwytając ją za rękę. Nie nie! Wyrywając ją, krzyknęła ze śmiechem szyderskim maska. Jakżeby ona tu być mogła i tak spokojnie znieść widok stypy na swoim pogrzebie? Widziałam ją niegdyś, znam kobietę, której wyrzekłeś imię, między mną a nią nie ma nic wspólnego. Tamten źli ludzie zabili, ja. ja żyję. Król słuchał milczący i pomieszany. Nagle kozel zbliżyła mu się do ucha, rzuciła w nie kilka słów, których tylko śmiech suchy zaszeleścił w powietrzu, i nim August się opamiętał, znikła. Król rzucił się za nią, lecz zręczna kozel wmieszała się w tłum i poza osłaniającym go zakliką wbiegła za swoją stragany. Tu płaszcz swój, cały czarny, miała czas zerwać z ramion z pomocą rajmunda i czerwoną jego podszewką osłonić ramiona, tak że gdy drugą stroną wybiegła na rynek, nikt w niej już pierwszego nie mógł poznać zjawiska. Zaklika na próżno wstrzymywać ją usiłował. Znała dobrze z lat dawnych tego rodzaju maskaradowe jarmarki i ich obyczaje, biegła więc wprost tam, gdzie Denchowową znaleźć się spodziewała. W trzech straganach naprzeciwko ratusza ustawionych, z których średni przystojony był na wzór neapolitańskich akwa, freska, wieńce z cytryn i pomarańcz, siedziały pani Pociejowa, przy której służbę odprawiał z gitarą na wstążce stojący przy niej hrabia Frizen, pani Marszałkowa Bielińska, ubrana za wenecjankę, przy której stał na straży Montargon, i pani Denchow. W neapolitańskich kobiet stroju, cała klejnotami okryta. Była to maleńka kobiecinka, młodziuchna, z twarzą wielce zmęczoną, na której miejsce rumieńca zastępowały róż i bielidło, z melancholicznym wyrazem źle ukrywającym figlarność i pustotę. Budkę jej otaczała młodzież, a najbliżej kręcił się Besenval, francuski poseł, który ją dowcipami do śmiechu tłumionego pobudzał. Kozel udało się stanąć tak z boku, że się jej dobrze mogła przypatrzeć, a z maski pogardliwe widać było i gniewne razem oczy. I jakby czując ten wzrok na siebie zwrócony, Denhofowa wstrzęsła się i pochyliła nieśmiało w tę stronę. Kozel wyciągnęła rękę cudnych, arystokratycznych kształtów po szklankę limoniady, którą Denhofowa częstowała i rzekła piękna gosposiu, Głosem, w którym drgało wzruszenie, zlituj, że się, nad spragnioną. Nie proszę o jałmużnę, wiem, że sobie za wszystko płacić każesz. Pokazała jej w palcach sztukę złota. Denhofowa, jakby przeczuwając jakąś groźbę, drżącą ręką rozlewającą się podała szklankę. I słówko jeszcze, rzekła Kozel, przysuwając się jej do ucha, spojrzyj na mnie. To mówiąc, Odjęła tak maskę, że tylko Denhoffowej mogły być na chwilę widoczne rysy jej twarzy. — Spojrzyj i wraź sobie te rysy w pamięć, bo jest to twarz nieprzyjaciółki, której przekleństwo ścigać cię będzie płochą zalotnicę aż na łożu śmierci. — A przypatrz mi, jest to ta, której się lękałaś, którą chciałaś osadzić w więzieniu. Którą pozbawiłaś serca króla, a która cię dzień i noc przeklina, i pamiętaj, że ciebie gorszy los czeka. Ja odchodzę czysta, zdradzona, niewinna. Ty wyjdziesz stąd zbrukana i sponiewierana bez czci, jak ostatnia z ostatnich. Ale chciałam cię widzieć i powiedzieć ci to słowo, choćby mnie życiem miała przypłacić. I rzucam ci w twarz tym słowem, nikczemna jesteś i podła. Denhofowa przelękniona pochyliła się i zaczęła mdleć około straganu zrobiła się wrzawa i ścisk, król nadbiegł, Kozel wyślizgnęła się zręcznie i wraz z zakliką rzuciła w małą boczną uliczkę. Poza sobą słyszeli zmieszane głosy, tłumnie cisnące się fale ludu i krzyki i nawoływania żołnierzy. Zaklika ściskał w ręku pistolet, który pod płaszczem trzymał, Kozel biegła przed nim żywo. Coraz mniej wyraźna ścigała ich wrzawa, to się zmieniała w jakieś mruczenie i szum głuchy. Na sąsiednich, większych ulicach przebiegały konne patrole, powozy, jeźdźcy przelatywali je żywo. Znając jednak najmniejszy zakąt miasta, Zaklika mógł bezpiecznie przeprowadzić kozel do bramy miasta. Na nieszczęście, nim do niej dojść mogli, przyszedł rozkaz z zamku, ażeby wrota wszystkie pozamykać i żadnej nie wypuszczać kobiety. Na drodze już usłyszeli rozmawiające o tym panie, które wyjechać chciały, a którym nie dozwolono z miasta się ruszyć do jutra. Zaklika, zasłyszawszy to, Pobiegł do nich i spytał, czy ten rozkaz stosował się także do mężczyzn. A nie! zawołała jakaś rezolutna pani, śmiejąc się. Królowi tancerek pewnie zabrakło, więc nas tu chcą gwałtem na noc zatrzymać. Kozel zmieniwszy płaszcz swój znowu czarną stroną, dotąd dosyć się szczęśliwie w cieniu domów potrafiła przesuwać. Dalej jednak nie sposób było w tym stroju iść, gdyż kobiet nie puszczano, a twarz i postawa Kozel nazbyt znane były. Każdy oficer mógł się jej domyślić. Zaklika, któremu każda chwila wydawała się wiekiem, pociągnął za sobą kozel do Lemana. Zabawa w zamku ręczyła za to, iż tam teraz pusto było. I w istocie stary bankier sam siedział ze swą rodziną, gdy weszli po cichu i Zaklika zażądał co najprędzej jakiegokolwiek ubioru męskiego dla kozel. Leman pochwycił, co miał pod ręką, płaszcz czarny i trójgraniasty kapelusz nie pierwszej mody, z mimowolnym pełnym boleści uśmiechem jakimś hrabina narzuciła na siebie te suknie. Leman blady wypuścił ich tylnymi drzwiami. Uwrót, które zdala już widać było parą latarni oświecone stało mnóstwo żołnierstwa, trabantów kilku na koniach, oficerowie posiadawszy z nich, przechadzali się wzdłuż drogi. Za wziął pod rękę hrabinę i środkiem ulicy ją poprowadził. Kozel miała spuszczoną głowę i kołnierzem zakrytą twarz. Gdy podchodzili ku grupie żołnierzy, niektórzy z nich zwrócili się ku nim i zdawali patrzeć z uwagą, ale Nikt nie zatrzymywał. Słychać tylko było urywaną rozmowę oficerów, śmiejących się głośno. Cóż znowu? Czy najdroższy klejnot wykradł kto z miasta? A <gdzie>, gdzie? Szukają, owszem, ale kozel, która swoim zwyczajem ponosi na królu publicznie w rynku pomścić miała. Kozel? Ale tej już na świecie nie ma. O, wróci ona, o, wróci, bo się jej jeszcze boją. A gdy też upadła, nikt o niej nie myślał. Ta? Jeszcze panią. A czemu? Bo drżą, usłyszawszy jej imię. A drudzy się śmieli. Wśród tego gwaru przeszli tłum bez przeszkody. Wsunęli się pod ciemne sklepienie, a gdy minęli most na fosie, Kozel lżej westchnęła. Była już na wpół wolną. W godzinę potem ciemną nocą toczył się szybko jej powóz gościńcem ku Prusom, a zaklika z pistoletami w rękach przywoźnicy przysłuchiwał się niespokojnie, czy pogoni za sobą nie chwyci uchem. Kozel szukano jeszcze w Dreźnie i Pilnic. Berlin w pierwszej ćwierci XVIII wieku, był zaledwie słabym zarysem tej stolicy, jaką został od niedawna. Wzniósł się on i zabudował właśnie w tej porze, i był niemal nowym, a miał już charakter właściwy: miasta koszar, wojska, klasztornego porządku i ciszy. Tu nic już naówczas nie szło, jak samo chciało, ale jak z góry rozporządzono: wzrost, upięknienie, handel były nakazane, zaprowadzone i wzięte w kluby od razu. Nic smutniej nie mogło podreźnie wyglądać. Nad ową nadszprewską stolicą. W ulicach było widać więcej żołnierzy niż ludu, a bębny i piszczałki głośniej się słyszeć dawały niż dzwony, i koszar więcej było niż kościołów. Po większych ulicach sterczały regularnie ustawione domy, które tam stanęły, nie że chciały, ale że musiały. Pusto było dosyć. Jednakże Berlin już miał pięć kwartałów i przedmieścia, rozsypane szeroko, a nędzne dokoła. Gdzie niegdzie wśród domków i domów pałace familii królewskiej odznaczały się wymuszonym wdziękiem, który wydawał się skądinąd zapożyczony. Na panlawskim przedmieściu świecił tak mą królowej, na szralałskim belweder króla. Wszystko to było nowe jak samo państwo. Najstarsze gmachy liczyły wiek swój na lat dziesiątki. Parę posągów nudziło się w tej pustyni. Para szerokich placów czekała życia i mieszkańców. Tak na Molkenmarkt stał już Fryderyk I, przeznaczony pierwotnie do arsenału. Jeden most na Szprewie był już murowany, a zwano go mostem Nowym, i zamiast Henryka IV wstawiano nań elektora. Fryderyka Wilhelma